Dobra. Nagrywamy kolejny odcinek Superplexa, misja 28 o nazwie. Znowu będziecie musieli tłumaczyć, chociaż to chyba nie będzie trudne. Jest napisane Babas Work. Babas Work. Czyli praca jakiejś baby, tak? Znaczy jakiegoś baby. Teraz pytanie, kim jest... Babas, to nie wiem, co to jest. Teraz pytanie, kim jest baba? I co Może to to za misja? skrzyżowanie Bobasa i baby. No może coś z tego być. I teraz tak. Co tutaj Dalej widzimy? działa. Widzę już dwa typy dyskietek. Nad nami są dyskietki z pomarańczowymi listwami, czyli te takie, nad którymi mamy mniejszą kontrolę. Oraz z prawej strony jest dyskietka z czerwoną listwą, którą będziemy mogli przechwycić. Teraz tak. Jeśli bym podszedł pod tę dyskietkę, która jest bliżej mnie, potem się odsunął, to co by się stało? Dyskietka by spadła, rozwaliła przejście i rozwaliła też to zielone pole pod drugą dyskietką, która by spadła i zniszczyła nam spinkę, czyli tak nie możemy zrobić. Ale musimy coś tu rozwalić, bo nie ma przejścia do innych pomieszczeń. Tam jakieś kulki zostawiają u góry nam przejście dalej, nie możemy ich przepychać, nic. Musimy coś tu zrzucić. Możemy tę dyskietkę zrzucić. Wtedy nic nam się tu nie powinno wysadzić. Znaczy spinka nam się nie wysadzi. Zobaczmy. Pyk. Tak, jest ok. Ta też może opaść. Dobra, już tu mamy jakieś przejście. Więc ostro zbieramy, co się da. A tu jest kolejna dyskietka. Też możemy nią zrobić sobie przejście na dół, jeśli na nią coś zrzucimy. Tylko teraz spokojnie, bo jeśli ją zrzucimy, żebyśmy sobie kulkami zaraz potem nie zablokowali przejścia do tego dolnego poziomu. A jak to zrobić teraz tutaj? Ta kulka może niech opadnie. Ta też. Ona zostanie wysadzona przez dyskietkę. O, na przykład ta też zostanie wysadzona. Jeśli ta opadnie, też zostanie wysadzona. O, sporo kulek zostało wysadzonych i mamy przejście dalej. No i tę kulkę niepotrzebnie przepchnąłem, bo jakbym ją spuścił na tę dyskietkę, to byśmy mieli przejście tutaj w bok jeszcze. Zobaczymy, czy coś możemy zepchnąć na tę dyskietkę. O, możemy, na przykład inną dyskietkę. Pyk i sobie zrobimy przejście dalej. Bum. No udało się, mam nadzieję, że żadnej spinki sobie tutaj nie zniszczyłem. Dobra. Może pozbierajmy, co się da pozbierać, bo zaraz się gdzieś wpakuję i zapomnę o tych spinkach. A najpierw weźmiemy od góry, bo jakbyśmy wzięli najpierw od dołu, to ta u góry by została zniszczona przez dyskietki pewnie. No dobrze, i teraz może... O, tam się dostaniemy do tej czerwonej dyskietki. Będziemy mieli jedną w zanadrzu, będziemy ją mogli wykorzystać. Jakby co? Fizycznie. Fizycznie i psychicznie ją wykorzystamy. Miejmy nadzieję, że to nie jest jakaś nieletnia dyskietka. Ale to są stare te dyskietki, więc one nie mogą być nieletnie. One już nie ma nieletnich. One są wiekowe, te dyskietki. No. Tutaj wszystko wyzbieramy. No, tam sobie możemy zrzucić. Cyk, cyk. Toczki dwa. Na razie kilka takich pułapek było, no takich mało problematycznych. Teraz co tutaj? Tu mamy jakieś przejście. Znaczy mamy, no możemy jeszcze to je sobie tutaj zrobić. O, w taki sposób. Jak w Minecraftcie. Co tutaj? Tu jest wąskie przejście, może jednak te kule zepchnijmy, żeby nam nie zablokowały tego przejścia. Kolejna kulka tu jest. Też niech ona sobie lepiej się trzyma z dala. Najpierw wyzbieramy wszystko, co jest tutaj, bo jak przyjdziemy przez tę szpulkę, to już nie będziemy mogli się wrócić. A tutaj wszystko zbierzmy, na razie wygląda prosto. I wchodzimy tu. Pyk. Wyzbieramy, co się da i idziemy w górę. Co to może być to Babas Work? Walk. Babas? Babas. Baba, ten, apostrof S, czyli że baby, praca jakaś tam. Praca jakiegoś baby. Nie wiem, czy to jest, z czym to jest związane. Gdyby była... A może taka... A co tam jest na tej... Gdyby była jakaś syzyfowa praca... A co tam jest na tej mapie? No, pff, ja wiem, no jest dużo spinek, jest dużo kulek ogólnie, łatwo sobie czasami je przyblokować, są szpulki, w sumie to wszystko jest, były dyskietki, jedne, drugie.
No ciężko powiedzieć, co takiego specjalnego jest w tej misji, czego jeszcze nie było jak dotąd. No nowe pułapki są na pewno, w które się A może możemy. Babas to jest koleś, który zrobił tą mapę? No może. No właśnie, możliwe. Tylko wtedy to taka średnia podpowiedź by była, chyba że ktoś tego kolesia zna i zna jego charakter i wie, czego się po nim spodziewać na tej planszy. No właśnie. Ja go nie znam, nie wiem jak wy. Może widzowie zgadną. Babas. Dobra, tu mamy jedyne możliwe przejście. Na razie, no na razie jakoś zbyt pewnie się czuję, żebym czegoś sobie tu nie zablokował. Tą dyskietką można sobie zrobić, widzę już przejście dalej, więc ją spuścimy tu. Pyk, mamy przejście. A co tu? Też nie widzę zagrożenia. Dobra, Kolejny teraz zginął. pytanie, iść najpierw w górę czy w dół? Pójdziemy w górę. Tu wszystko wyzbieramy. Okej, teraz w dół. Tego nie zjem, bo te kulki by tutaj wszystkie spadły i nam pewnie przyblokowały nieźle. O, tak wygląda. Okej. Aha, i tutaj nie mamy przejścia już, ale mamy czerwoną dyskietkę. Tylko teraz co rozwalić? To rozwalić? Czy tamto? Lepiej tamto, bo tu mamy kolejną czerwoną dyskietkę, więc lepiej to załatwmy. Tak, stanowczo. Stanowczo Venomus to trzeba rozwalić. Co Może w trzeba tym miejscu rozwiązać? lepiej. Aha, no. O, i teraz mamy dyskietkę kolejną w razie potrzeby. Co tu się dzieje? Jeszcze jedna pomarańczowa, ale tam na razie nie myślmy o tym jeszcze. Co tu się dzieje? Aha, tutaj jest masa kulek. Lepiej od góry tego nie zrzucać, bo nam coś poprzyciskają. Lepiej jakoś od dołu to wszystko sprawdźmy. O, tu sobie zrobiłem przejście. Ojojoj, żebym sobie nie przyblokował tutaj czegoś zaraz. Ojojoj, ile dyskietek! Ile pomarańczowych dyskietek! Reakcja łańcuchowa się może wytworzyć, jak jakaś eksploduje. Taka piosenka ruska jest Babas Work. Tak? Tak? Ojej, Jakiegoś ruskiego zespołu. a o czym oni śpiewają? To może jakaś wskazówka jest. Nie znam ruskiego. Moment, zaraz procek. Ja znam trochę rosyjski. Dobra. Minimalnie, ale znam. Uwaga, drodzy widzowie. Venomus zaraz się będzie popisywał swoją znajomością języka rosyjskiego. To może być i interesujące zjawisko. No, dajesz. W O końcu kurde. jesteśmy poliglotami. No, Odmieniony oni tam coś. generalnie krzyczą po rosyjsku i może to jest podpowiedź dla ciebie. Ale coś tam ominąłem, jakieś spinki ominąłem. Ciekawe, czy się mogę tam wrócić jeszcze. Ale tu jest solucja, jest znalazłem. Level 28. Ale to nie mów mi żadnych solucji, to tak to nie. Wiem, że ominąłem jedną No to spinkę, mam strasznie nadzieję, że mogę się tam wrócić. Tu jest strasznie dużo dyskietek w tej misji. Żadnych solucji mi tutaj. Na pewno ominąłem tam jakieś spinki, muszę zobaczyć, czy mam jeszcze do nich dostęp. Gdzie to było? Weź procek jeszcze raz, czytaj tą mapę, zaraz pomyślimy razem. Telepatycznie ci pomogę. Dobra. Telepatycznie. Venomus. Nie, chyba zawaliłem misję właśnie, bo widzę, że nie mam dostępu do jednych spinek. Szlak by to trafił. No dobra, ta wiadomość ci pomoże. Nie, żadnych pomocy Venomusa. Nie pomagaj! Chyba, że mi zostanie jakaś dyskietka, ale. Pedomus, pedomus. No, nie mam tutaj dostępu. Zobaczmy, gdzie jest w ogóle. Nie, to się nie uda pewnie. Już trzeba te dyskietki na styk mieć pewnie. Jeszcze raz to zrobimy. Czemu tak No. akurat papier się nazywa?
Jak to było? Najpierw tu wysadzałem. Chyba. Supapleksa? Nie wiem. Może coś z suplami. Ale teraz już pamiętam, to szybko pójdzie tutaj. To prosta misja z tego, co ja tu widzę. Aha. Teraz to zrobimy szybciej, bo od razu tę kulkę spuszczę. A ja bym ją przeszedł. Tu też pozbieramy szybciej. No ale normalnie mnie zaskoczyli. Jakoś nie wiem, czemu ja ominąłem ten jeden moment. Przegapiłem go po prostu. To nic, to nic. Idziemy tu. Szybkie zaskoczenie. Mamy dyskietkę już. A tu kolega przyszedł z tą misję w przeciągu minuty 2 sekundy. Ha, bo pewnie jakiś kolega już tę misję znał na pamięć. A procek musi się tu męczyć. Zaraz, spokojnie, tu już mam wszystko. Na pewno. Już teraz muszę uważać, żeby nie ominąć Kolejny spinał. jakiegoś czegoś. Tu wsio. O, mówisz po rosyjsku. No. Trzeba to przyznać Prockowi, że to. O, i teraz już jest jasne, czemu ta misja się nazywa Baba's Time. Baba's Work. No to Ale aha. czemu? No, bo ona tak zamienia w Rosjanina stopniowo, im dłużej grasz tą misję. To Fatima. ominąłem. Ostatnio ominąłem ten fragment. Już teraz go widzę. Patrzcie, drodzy widzowie, którzy to oglądają, którzy Nie ma za głosują co. tutaj razem ze mną. No kurde, ale to trudne jest. Teraz, moment, moment. Jak wziąć tamtą spinkę? Widzę, że są tam z tobą, a jestem w innym wymiarze, kiedy słucham. Ile masz ich spinek zebrać? O, nie wiem, znaczy jeszcze 93. Jak teraz bym poszedł A w ile miałeś w górę. ogóle zebrać? Nie wiem, nie pamiętam, ile było na starcie. Jak pójdę w dół, to mi to nic nie da, bo mnie przycisną kulki. Jak pójdę w górę, to się zablokuje. No muszę iść tak. Aha, nie, no proste, bo najpierw spadnie zgodnie z prawami fizyki ta kulka z prawej strony. Pyk. I teraz ta. I mamy dostęp do spinki. Dobra. To jest zrobione. Teraz co się tutaj działo? Tu jest ok, to pamiętam, tu nie było problemów większych ani mniejszych. A, tutaj też nie. Suplex. Tam też nie. Tutaj też O! bezproblemowo. Dobra. Ale mi się spać już chce. No przestań. Znaczy się mi się chce spać, ale ja nie pójdę spać jeszcze. No ja muszę. Jeszcze Teraz 2 godzinki posiedzę. co? Jeszcze musimy te Co teraz? odcinki Power Rangersów sobie pooglądać. Ale jak to? No tak to. Ja teraz musiałem przesłać już w Windowsie Live zmontowany, bo tamten mimo twoich porad nie działał. A, bo miałem cię ukarać za to, że mi źle poradzi, stracił kolejne 5 minut życia. Mój klan. Na pewno działał i teraz ściemniasz, że musiałeś tam coś w czymś innym to zrobić. No nie działa. Aha, i teraz jak ja to robiłem? Aha, wysadzałem tam u góry. Jeszcze tylko 52 spinki. Jeszcze tylko. Jeszcze tylko 52. No zaraz, jak to tutaj było? To lepiej wszystko opuścić. O. No, ale jak one tam porozrzucane są te spinki po całej mapie. Damy radę. Ejku. Zapomniałem o tym. To spokojnie. Będzie problem z tymi wszystkimi dyskietkami. Zaraz będziemy nad nimi myśleć i główkować ostro. To wszystko pozrzucajmy. To można zebrać. Spokojnie, to mogę wziąć. O, ładuję na raz chociaż. O, o, o. Nie no.
Venomus. Dobra, teraz Ale ja tak. tylko cytowałem. Okej. Ale to ty tylko robisz? Cytowałem. Teraz jak tutaj? Oj, 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 nie podoba mi się to. Żeby tylko nie rozwaliła się spinka, ale nie, nie powinna. No bo jak? Ona przecież jest tam na tym zielonym. Dobra, spróbujmy to wysadzić. O. Trzymam kciuki. Na te dyskietki zawsze będzie można kulkę zrzucić, ale najpierw musimy wydobyć jeszcze tamtą spinkę, która jest tak nisko nad tymi dyskietkami, taka jedna. Żeby czasem te dyskietki jej nie rozwaliły. Czyli musimy się tam przedostać. Co to były za dźwięki? Superplex! Zaczyna się boję przy tym. Nie, to potem. Teraz muszę tu misję skończyć. Teraz... Superplex! Gówno, prawda, nigdy mnie nie przytulisz. No i tam. O, tu wyzbieramy te spinki ładnie. Przytulę cię. I te, i zaraz będziemy wysadzać te spinki. Ale jak mnie przytulisz, to jest nieprawda, rozłamujesz mnie brutalnie. Uściskaj go mocno. Tymi swoimi metalowymi ręczkami. Dobra. Teraz musimy zrzucić tutaj kulkę. Zobaczymy, co się stanie. Uwaga. Reakcja łańcuchowa. Żeby tylko żadna Bum. Spinka nam tutaj nie wybuchła. Nie, jest ok, jest ok. Jesteśmy coraz bliżej zakończenia tej strasznej misji, tej strasznej rosyjskiej misji. Nawet tutaj się nam zrobiło przejście jakimś cudem. Jeszcze tylko dwie spinki. Czy tutaj są gdzieś dwie spinki? Czy gdzieś są dwie spinki? Czy gdzieś jakaś wybuchła albo została? Szukamy, szukamy. Na pewno... O, tu jest. Ach, są dwie, dobra. I jeszcze mamy czerwoną dyskietkę do wysadzenia, jeśli dobrze pamiętam. Cyk, tak. I w ten sposób przeszliśmy misję 28. No, piłacz czerwiec.